Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest aktorka Karolina Nowakowska. Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło. Karolina, już 6 stycznia w Teatrze Komedia premiera spektaklu z twoim udziałem, spektaklu Klejnoty. Co to będzie za spektakl? Bo muszę przyznać, że i tytuł, i plakat trochę dwuznaczne. Tak jak to jest spektakl, zdecydowanie. Wszyscy mnie pytają, co to za klejnoty. Ja mówię, właśnie te. Właśnie te klejnoty i dokładnie, właściwie nie dokładnie, ale dużo ma to wspólnego. Mhm. W ogóle spektakle teatru komedia, bo to jest farsa, tak jak jedna z kilku, w których tam mam przyjemność brać udział. Farsy w ogóle są takie dość dwuznaczne. W związku z tym i w tych dwuznaczności nie zabraknie, nawet będzie ich całkiem sporo. Plakat jest taki dosyć naprowadzający, aczkolwiek niedosłowny. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich i ciebie też jak najbardziej. Jesteśmy w trakcie prób, także jeszcze nie chcę za dużo mówić, też za dużo nie mogę mówić, bo jeszcze się to rodzi. A ty lepiej czujesz się w repertuarze komediowym, czy jednak tym bardziej poważnym? Ja się bardzo dobrze czuję w takim bardziej, to się tak nazywa lekki, bardziej lekki. Ja się bardzo czuję dobrze w takim repertuarze, natomiast tak naprawdę lekki, czyli farsa czy komedia, to wcale nie znaczy łatwiejszy. Wręcz odwrotnie. Bardzo często jest to właśnie trudniejsze, żeby to było wiarygodne, żeby widz się bawił, żeby to było podane w sposób zabawny, ale na serio. Bo to widz ma się bawić, a nie my mamy się bawić. Także to czasem jest trudne, nie ukrywam, bo akurat w tych spektaklach teatru komedia, w których mam przyjemność grać, czyli Podwójna rezerwacja, Fotki z wakacji, to są fantastyczne farsy, fantastyczne komedie w świetnych obsadach. I koleżeństwo tak gra, że czasami ciężko zachować powagę, nie ukrywam, ale myślę, że ten repertuar jest mi gdzieś tam bliski. To znaczy ja nigdy nie zakładałam, że to będzie tylko i wyłącznie taki repertuar. Tak się po prostu jakoś toczy. I nie narzekam. Ja jestem osobą pogodną, także staram się wykorzystywać to w pracy też, jeżeli mam taką możliwość. Natomiast nie zakładam, że ten poważniejszy repertuar gdzieś tam z czasem nie przyjdzie. Są takie czasami tęsknoty, żeby coś tak bardziej ambitnie, bardziej wiadomo. Natomiast ja myślę, że wszystko się dzieje tak, jak się ma dziać. W związku z tym na wszystko jest czas i na razie mam piękny czas. A wydaje mi się też, że takim gatunkiem pisanym typowo pod ciebie są musicale, bo i śpiewasz, i tańczysz, i grasz. Oj tak, fajnie by było w musicalu takim stricte zagrać. Bardzo, bardzo na to czekam i wierzę, że to się kiedyś wydarzy. Natomiast miałam przyjemność grać w muzycznych spektaklach, bo i Jordanka z kamienicy, i wcześniej Stepping Out, też w Teatrze Komedia. To były spektakle mocno oparte na muzyce, i na tańcu, i na muzyce. Także to śpiewanie jest cały czas obecne i cieszę się, że w teatrze też. Natomiast naprawdę mam nadzieję, że kiedyś będę miała szansę tak w pełni. To byłoby bardzo ciekawe i myślę trudne wyzwanie, ale fantastyczne doświadczenie. Bardzo na to czekam. A co było pierwsze w twoim życiu? Muzyka czy taniec? Ojejku. To znaczy taniec był ze względu na mamę, ponieważ pamiętam, bo już moja mama i prowadzi szkołę stepowania i jest tancerką i prowadziła też zajęcia i w szkołach baletowych i jako dziecko to właśnie pamiętam, bo zabierała mnie na zajęcia do szkoły baletowej, gdzie prowadziła wtedy zajęcia w Warszawie i sadzała mnie pod fortepianem. I ja tam, także właściwie to było dwa w jednym, ponieważ pod fortepianem się nasłuchałam tego fortepianu, czyli muzyka, a jednocześnie na sali był taniec. Także to gdzieś tam u mnie szło chyba jednotorowo. Jakoś tak to przyszło troszeczkę przez przypadek niby, ponieważ mama mnie zabierała po prostu do pracy jako dziecko, ale myślę, że tak naprawdę nie ma tu żadnego przypadku. A ty później już jako trochę starsza dziewczynka, już nie jak mama zabierała cię do pracy tylko i wyłącznie, to sama chciałaś chodzić na zajęcia, czy to było tak, że skoro mama uczy tańca, to w sumie fajnie, bo gdy ja też chodziła... Jeżeli chodzi o taniec, a konkretnie o stepowanie, bo na tym się tutaj skupiamy, to wyszło tak, że mama, bardzo dużo osób myśli, że mama mnie po prostu gdzieś tam zmusiła, czy kazała, no bo gdzieś tam się to tak nasuwa, ale to przyszło kompletnie spontanicznie, ponieważ moja mama organizuje od 20 lat warsztaty w takim pięknym dworku pod Siedlcami i to jest przepiękne miejsce w lesie, plener i zajęcia latem czasami odbywają się na powietrzu, tam jest taka scena wybudowana, teraz namiot i tam były zajęcia i ja tam po prostu byłam w ramach wakacji.
No, ponieważ wszyscy, którzy tam byli na tych warsztatach, tańczyli, mieli zajęcia i nikt się mną nie zajmował, no to ja po prostu sobie jakoś któregoś dnia na tę salę weszłam. Już tak zostało. Także to wyszło absolutnie ode mnie. Mama była bardzo szczęśliwa oczywiście. W ogóle rodzice byli zadowoleni, że... Znaczy tata mniej, bo tata mówi, jedna tancerka w domu wystarczy. Tak. Tata w ogóle najchętniej by mnie w zarządzaniu albo w marketingu widział. Także tata w ogóle, ta droga artystyczna mu nie podeszła. To znaczy do pewnego czasu. Natomiast generalnie byli zadowoleni, że to wyszło ode mnie, a nie był to żaden mus. No ale z drugiej strony, to moja babcia, tak, ta czeska babcia, zawsze mówię, powtarzała, no jak ja mam, jak do mojej mamy, jak ona ma być normalna, jak rodzice są nienormalni? Rodzice artyści, no ja nie mogę pracować w biurze, mimo tego, że czasami pewnie byłoby łatwiej. Ale ja wiem, chyba nudniej i chyba jakoś tak, nie to serce, nie ten temperament i... Także tak wyszło naturalnie, spontanicznie, ale wyszło chyba dobrze. No wyszło bardzo dobrze, bo zaczęłaś odnosić bardzo duże sukcesy w tym stepowaniu, bo i Mistrzostwo Polski, i Mistrzostwo Czech, ale chyba stepowanie to jest taki rodzaj tańca, który nie za bardzo jest doceniany, nie za bardzo promowany, przynajmniej w Polsce. Absolutnie się zgadzam i cieszę się, że o tym mówisz, bo tak naprawdę stepowanie jest obecne. Ono jest obecne od wielu lat, natomiast cały czas jest gdzieś tam właśnie pomijane. Jest, niby jest, a tak naprawdę nie do końca jest, na przykład Czechy, które są mniejszym, no o wiele mniejszym krajem niż my. Tam jest stepowanie tak rozwinięte, że w ogóle to jest szok. Jesteśmy bardzo, bardzo w tyle. No, mama próbuje cały czas, że tak powiem, działać i prowadzi zajęcia z dzieciakami, z młodzieżą i w szkołach, i na uczelniach artystycznych. I na szczęście coraz więcej osób zgłasza się na prywatne lekcje, bo ludzie zaczynają się orientować, że to jest coś wyjątkowego. A jak to się stało, że w ogóle pośród tej muzyki, pośród tego tańca pojawiło się nagle aktorstwo? To znaczy, to aktorstwo to było gdzieś tam po prostu w środku. Jakoś... ja nawet nie potrafię chyba takiego momentu dokładnie powiedzieć, który zadecydował, że ja... ta decyzja we mnie kiedy zapadła. Miałam przyjemność, ponieważ byłam w takim muzycznym przedszkolu, który prowadziła pani Ula Smoczyńska, nie wiem czy kojarzysz z domowego przedszkola, jesteś młodszy ode mnie, to nie kojarzysz, ale było wtedy mega rozwinięte domowe przedszkole i była tam taka pani Ula i były muzyczne odcinki i ona mnie wyciągnęła, to znaczy wyciągnęła. Zaproponowała moim rodzicom, czy by się nie zgodzili, żebym ja wzięła udział w tych programach, ponieważ uważa, że się nadaje, bo mam słuch i tak dalej. I to był mój pierwszy kontakt z kamerą, z telewizją. Także to było też dwa w jednym, bo była i kamera, i muzyka. I się spodobało. Bardzo mi się to spodobało, tak. I to był taki ja miałam wtedy 7 lat, przed pierwszą klasą podstawówki, czyli no 7 mniej więcej. Także to było bardzo wcześnie. Ale ten taki bakcyl gdzieś tam się, jakiś tam zalążek był. Natomiast później miałam przyjemność, to też jeszcze tak nie do końca świadomie, zagrać w Teatrze Telewizji. To był Portret słabego pianisty, gdzie też znowu muzyka. Tu niby granie, a tu, bo to było o pianiście. Ja grałam tam uczennicę szkoły baletowej. Także też gdzieś tam cały czas to się wszystko łączyło. I tak naprawdę dopiero chyba w liceum to już było świadome, że już wiedziałam, że tak, że to w sobie czuję, że chcę to robić, natomiast że chcę iść w tym kierunku, ponieważ też jestem zwolenniczką tego, że musi być fair, że musi być szkoła, że muszą być, że muszę się uczyć. Oczywiście szanuję ludzi, którzy są genialnymi naturszczykami, natomiast gdzieś tam w środku miałam poczucie i taką potrzebę, że to musi być jakoś tak prawnie też w porządku. I stąd też jakby już takie dalsze decyzje, łatwiejsze, trudniejsze, i różnie tata to było. Z tej tata decyzji. Był absolutnie załamany, totalnie po prostu, totalnie był przeciwko. Ale to nie dlatego, żeby we mnie nie wierzył, chyba tylko z tego powodu, czego się dowiedziałam po latach, bo to był długo temat tabu, myśmy się bardzo z tatą spierali na temat tego, że ja chcę iść w tę stronę, na co tata powiedział, że absolutnie się nie zgadza, znaczy nie zgadza, był totalnie przeciw. Ale to z tego powodu, że on po prostu wie, jak to wygląda. To środowisko, ta praca, wie też, że jestem osobą wrażliwą i nie że chciał ciężko się nie chciał coś. Mnie narażać, tak. No ale ponieważ ja jestem po nim uparta, no to im bardziej on na nie, tym bardziej ja na tak. Także nie żeby na przekór, ale gdzieś tam stwierdziłam,
że się nie dam. No i największą popularność sobie przyniosła rola Olgi w M jak Miłość. Tak, tak. Tak i powiedz mi, czy jak wygrałaś casting, dowiedziałaś się, że będziesz grała Olgę, spodziewałaś się, że to będzie taki przełom w twojej karierze, czy nie do końca? Kompletnie nie. Ja jestem w ogóle osobą dosyć rozsądną. Czasami nienormalną, ale generalnie rozsądną. I każdy casting, na który idę, każde zdjęcia próbne, ja mam do wszystkiego dystans. Ponieważ po pierwsze trochę w tym siedzę i oglądam. Po drugie, próbuję sobie, już mam taki moment, gdzieś tam w swoim życiu zabrzmiało strasznie poważnie, ale mam taki moment, że już doszło do mnie, że świat się nie wali w momencie, kiedy jakiegoś castingu się nie wygra. Ten świat się przez chwilę walił kiedyś, tak? No bo jak to, że jeden, drugi, piąty, to są jakieś takie emocje, które powodują olbrzymie frustracje. I tak naprawdę bez powodu, bo to wszyscy mamy tego świadomość i o tego nas akurat uczą, że jak się idzie na casting, to trzeba pójść na 100 castingów i może się raz uda, a może i nie. I gdzieś tam my teoretycznie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i przygotowani, a tak naprawdę jak się tak próbuje i próbuje i próbuje, to jak ktoś tak jest mega nastawiony na to, że to się musi udać. To jak się nie udaje, to trochę skrzydła może podciąć. Tak, to jest problem i ja nie miałam nigdy na szczęście żadnych problemów jakichś takich depresyjnych czy coś. Natomiast w pewnym momencie jest takie, no kurde, no ile można? No to co? To ja nie mam szczęścia? Czy jestem taka niedobra? A tak naprawdę kompletnie nie tak. To jest po prostu wiele zależności, które się na to składa i tyle. W związku z tym ja robiłam swoje. Zawsze powtarzałam, ja robię swoje małymi krokami. Rozwijam się, w międzyczasie skończyłam studia. Milion pomysłów, milion rzeczy się dzieje. I robię swoje. Robię to, co czuję, to, co kocham i robię też tak, żeby nie móc sobie nic zarzucić. I gdzieś tam się okazuje, że to się sprawdza. Że to się sprawdza, że oczywiście to pewnie trochę trwa dłużej niż jak się ma jakiegoś takiego mega farta. Tak? To na pewno. Natomiast uczy pokory i takiego dystansu do tego wszystkiego. I tak naprawdę myślę, że to jest dobrze, żeby taki dystans mieć. I ja już go gdzieś tam mam. Natomiast to, co mówiłeś o M jak Miłość, to w ogóle ja się dowiedziałam o tym, że dostałam rolę 2 kwietnia. I ja to potraktowałam jako żart. Absolutnie jako prima aprilis. To było rano, dostałam telefon rano i ja myślałam, że to są po prostu jaja. Także to była kompletna niespodzianka, totalne zaskoczenie. Bardzo duża radość, dlatego że... No po pierwsze ten serial to jest jakaś tam w ogóle nasza kulturowa ikona, nasza telewizyjna. Natomiast dużo znajomych osób, dużo takich sytuacji, gdzie gdzieś tam się ocierałam o ten serial. Także to była niesamowita przyjemność. No i faktycznie on dużo zmienił, bo te osoby, które mnie kojarzyły z teatru, czy z jakichś takich rzeczy, nie aż na taką skalę jak Miłość, no to te osoby były bardzo szczęśliwe, natomiast poznały mnie jeszcze rodziny tych osób, tak? Jakby poza mną się to wydarzyło, ale fantastycznie i to jest piękne, że takie rzeczy zupełnie tak niespodziewanie się dzieją. Zawsze staram się robić wszystko najlepiej jak się da, w miarę możliwości i wiadomo, są różne okoliczności. Także ja tak naprawdę największy przełom to był mój sam ze sobą. Czyli, że teraz Nowakowska, zbieraj się, bo teraz masz poważną sprawę do zrobienia. I mimo tego, że niektórzy mówią, że to tylko serial, to ja mam olbrzymi szacunek do... Nie tylko do tego serialu, ale w ogóle do... To jest praca, to jest nasza robota. I to trzeba szanować i podchodzić do tego poważnie. I ja to dokładnie tak zrobiłam. I miałam z tego olbrzymią przyjemność. Olbrzymią. Oprócz tego, że była wspaniała atmosfera na planie i wspaniali partnerzy do grania. Także to był w ogóle super czas. Bardzo, bardzo fajny. A że tak jakoś dalej to poszło, że tak powiem, od tej M-ki się zaczęło i coś tam poszło dalej, to super. Najbardziej się cieszę, że ponieważ to, że tańczę, to, że stepuję, że mama prowadzi szkołę i tak dalej, to dużo osób wiedziało. Natomiast to, że śpiewam i że kocham to robić, tego wiele osób nie wiedziało i cieszę się, że tak naprawdę gdzieś tam wracając do tej M-ki,
mogłam dzięki temu o tym powiedzieć głośno i gdzieś tam to pokazać. Także i wystąpić to... w Jego nie śpiewają. Tak, to było moje marzenie gdzieś tam. To znaczy, to marzenie się urodziło w tak zwanym międzyczasie, ale tutaj jestem bardzo dumna z siebie, dlatego że ja postawiłam sobie za cel, że ja w tym programie będę. I byłam! I to kompletnie po prostu... ja tak wierzyłam w to, że to się uda, mimo tego, że miałam świadomość, że jest bardzo dużo osób chętnych i że to tak naprawdę od produkcji zależy. Natomiast prawdopodobnie produkcja mnie bardzo polubiła. W związku z tym z tego się mega cieszę, bo dali mi te szanse i myślę, że jej nie zmarnowałam. A nie myślałaś o płycie po programie? Jak już ja Polacy myślę, dowiedzieli każdy, się, że śpiewasz? Wiesz co, to się tak mówi, że płyta po programie, tak, wszyscy tam marzą o płycie i w ogóle 3/4 ludzi, których ja znam, to marzą o płycie i w ogóle wszyscy nagrywają płyty i tak dalej. Kwestia jest gdzie indziej. Nagrać płytę sobie może teraz każdy, bo tak naprawdę trzeba mieć trochę kasy i znajome studio, które, albo jakiekolwiek studio, które można wynająć i tak dalej. Natomiast wszystko się rozgrywa o to, co dalej, tak? Ponieważ znaczy ja mam takie, nie chcę mówić dokładnie, już było parę podejść, dwa takie podejścia, z różnych powodów nie doszły do skutku, ale to jakby świadomie, natomiast to nie jest tak, że się o tym nie myśli, tylko to trzeba zrobić bardzo rozsądnie, bo nagrać płytę jakąkolwiek to możemy sobie tutaj za chwilę i kupi ją prawdopodobnie albo dostanie twoja mama, moja mama i znajomi, tylko to też nie o to chodzi, to musi być zrobione sensownie, to musi być o czymś. Ja zawsze w każdej rzeczy, którą robię, staram się, żeby to było o czymś i żeby to było prawdziwe. Tak też właśnie dobierałam repertuar, jak oni śpiewają. Często walczyłam o piosenki, żeby one były różne, żeby one mogły, żebym ja mogła pokazać siebie z różnych stron. I uważam, że nie ma sensu być kolejną śpiewającą aktorką. Mhm. To jest coś obrzydliwego, śpiewająca aktorka, w sensie taka nazwa. I uważam, że takie płyty są na rynku i tyle. I jakby nic z tego nie wynika tak naprawdę. Ja zdecydowanie wolę skupić się na tym, że gram imprezy, gram koncerty, mam kontakt z żywym widzem, niż... Znaczy jak gdzieś tam, to chyba też wynika z tego, że jeszcze do pewnych rzeczy... nie chcę powiedzieć, że nie dojrzałam, ale układam sobie. Ja tę płytę nagram. Tylko jeżeli ja nagram tę płytę, na szczęście do płyty nie trzeba być, że tak powiem, 18-latką, można ją nagrać. Płyta ma być dobra, płyta ma być dobra muzycznie, ma być na nią pomysł, ma być w niej prawda, ma być coś, co nie będzie tylko odtwórcze, tylko twórcze. I był taki moment po programie, że może już, że może cokolwiek, może covery. A potem sobie myślę, nie, to chyba tak... To nie o to chodzi, żeby było bardziej wartościowe. Tak, ja piszę sobie teksty, zbieram sobie w głowie różne rzeczy, zbieram doświadczenia i tak naprawdę ja myślę, że ten czas... nie lubię robić czegoś byle jak. Tak mnie rodzice nauczyli i dobrze mnie nauczyli, bo jak się coś robi byle jak, to lepiej tego nie robić wcale, bo szkoda energii. Poza tym zrobić falstart, taki średni, to mnie nie interesuje. Nie mam materiału autorskiego póki co. Mam sporo tekstów, które mam nadzieję, że uda mi się wykorzystać. Natomiast coverowo uwielbiam śpiewać i robię to. Natomiast nie sądzę, żeby była potrzebna kolejna coverowa płyta. Chyba, że znajdę jakiś świetny pomysł na te covery, jakiś taki myk, co będzie inne niż to, co jest. A z drugiej strony tak na siłę coś robić, to nie lubię. Teraz zresztą mam tyle pomysłów, wszystko się zmienia i ja dojrzewam, i życie się zmienia, i plany się zmieniają, i poszłam na studia kolejne po dyplomowe. No właśnie, ale poza tymi wszystkimi artystycznymi rzeczami, które robisz, studiowałaś i socjologię, i dziennikarstwo, i teraz zarządzanie kulturą. Tak. Po co? No właśnie, to jest dobre pytanie. Jak siedzę na kolejnym wykładzie o 9 rano po tygodniu prób, to się zastanawiam, po co? A tak na serio, to dziennikarstwo wyszło, ja miałam zawsze lekkie pióro i zawsze mnie ten kierunek interesował.
I zawsze chciałam coś, ja zawsze byłam humanistką, jestem i to mnie interesowało. Ponieważ nie dostałam do szkoły teatralnej za pierwszym razem, to poszłam na studia dziennikarskie, z których byłam przeszczęśliwa. I tak naprawdę z perspektywy czasu wszystko się działo tak, jak się miało dziać w moim życiu. Naprawdę absolutnie jestem mega zadowolona. Także były studia dziennikarskie. W trakcie tych studiów stwierdziłam, że jednak aktorstwo musi być. W związku z tym poszłam do studia aktorskiego przy Teatrze Żydowskim, które skończyłam egzaminem eksternistycznym. W międzyczasie skończyłam studia dziennikarskie, które o tyle były dla mnie ciekawe, że miałam specjalność dziennikarstwo telewizyjne. W związku z tym byłam tak jakby za kamerą. Tak jak do tej pory byłam przed kamerą, tak uczyłam się jakby tego wszystkiego od drugiej strony, co było bardzo, bardzo przydatne i nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że te prace napisałam, bo to też jeździłam do mojej pani doktor, do Krakowa. Też sobie ja to zawsze prawą ręką za lewe ucho, po prostu, żeby sobie utrudnić, ale tak naprawdę im trudniej, tym... Im wyżej poprzeczka, tym jakoś tak większa jest taka mobilizacja i determinacja, żeby skończyć wszystko, co się zaczęło. I tak to było. A socjologia była takim... Tego kierunku nie skończyłam, nie ukrywam, nie wyrobiłam po prostu. Nie wytrzymałam tego, ponieważ po pierwsze troszkę mi to kolidowało, bo to były studia zaoczne. I kolidowało mi to troszkę z teatrem. Ja lubię, jak się dzieje. Także na nudę na razie nie narzekam i obym odpukać nie narzekała. Dużo mam pomysłów różnych. Marzę o tym na przykład, żeby troszkę reaktywować Ordonkę, która gdzieś tam przypadła w tak zwanym międzyczasie. Dużo różnych jest takich opcji. No ale na razie premiera, na razie komedia, na razie... Tak, z dużymi krokami się zbliża i mam egzaminy w szkole, także sporo się dzieje, sporo. Karolina, ja Ci w takim razie życzę powodzenia na egzaminach, powodzenia na premierze, bardzo żeby cały czas coś się działo, no i żebyś nie mogła nigdy narzekać na nudę. Ja się bardzo cieszę, że nie rozmawialiśmy mega na prywatne tematy, to jest bardzo fajowe, ale bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i taka, ja dziękuję za rozmowę. Taka fajna, pozytywna energia jakaś, uświadomiłeś mi dużo rzeczy tą rozmową, że ja mówiłam głośno to, co czasami dobrze tak sobie powiedzieć coś głośno. To się bardzo cieszę. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję też. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu z cyklu Znani nam nieznani.